Wicemarszałek Ewa Kieszkowska udała się na spotkanie przedwyborcze do Chocenia, gdzie wraz z tamtejszymi samorządowcami dyskutowała o tym, co już zrobili i jeszcze chcą zrobić dla lokalnych społeczności. Zauważyła, żeby mogło być to możliwe, potrzebna jest silna reprezentacja w sejmiku województwa. Te głosy giną, kiedy trzeba oddać głos do sejmiku województwa, wybrać tam radnych, wybrać swoich przedstawicieli. Tam najwięcej głosów ginie i dlatego chcieliśmy razem z kolegą Franciszkiem i kolegą Zbyszkiem Lewandowskim zwrócić Waszą szczególną uwagę na to i poprosić też Was o pomoc. O tym, dlaczego tak ważne są głosy oddane na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmiku Województwa, mówił też obecny na spotkaniu Andrzej Złotnikiewicz, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Samorząd województwa dysponuje środkami, które są środkami Unii Europejskiej, to się mądrze nazywa, że jest instytucją zarządzającą w odniesieniu do regionalnego programu operacyjnego. To są zadania delegowane, które także wykonuje samorząd województwa w ramach zadań związanych z programem rozwoju obszarów wiejskich, ale także instytucją, też mądrze się nazywa, pośredniczącą, jeśli chodzi o program operacyjny Kapitał Ludzki. Z tych trzech źródeł środków unijnych mogą i płyną pieniądze także do gmin. Na spotkaniu byli także kandydaci do rad gmin, powiatu, a także wspomnieni już kandydaci do sejmików wojewódzkich. Po przedstawieniu pretendentów do poszczególnych rad oddano im głos, by mogli na forum przedstawić swoje wyborcze plany. Budowa kanalizacji i oczyszczalni przydomowych oraz poprawa infrastruktury wodnej, wprowadzenie polityki niskich podatków, pozyskiwanie unijnych środków na rozwój gminy, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, wykorzystanie budowy autostrady A1, powołanie gminnej spółki wodnej oraz przystąpienie do naprawy i konserwacji urządzeń melioracyjnych, wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, urząd przyjazny dla mieszkańców oraz petentów, wsparcie rozwoju kultury i sportu oraz stowarzyszeń działających na terenie gminy Chocen. Pod koniec spotkania nastąpiła interakcja między zebranymi a wicemarszałek Kieszkowską, która chętnie odpowiadała na zadawane pytania. Najczęściej poruszaną kwestią była sytuacja KRUS-u. Wicemarszałek zaprezentowała więc stanowisko PSL-u w tej sprawie, licząc jednocześnie na duże poparcie dla partii ze strony mieszkańców wsi. Żebyście Państwo absolutnie wiedzieli o tym i z całą świadomością i odpowiedzialnością mówię o tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedynym ugrupowaniem w Sejmie, które jest zainteresowane w tym, aby bronić waszego systemu ubezpieczeń społecznych. Jedynym. Mimo, że są tacy, którzy kiwają teraz głowami, że dzieje się wam krzywda. Ale wtedy, kiedy przez nich rekomendowany Rzecznik Praw Obywatelskich, już świętej pamięci niestety, pan Kochanowski, skierował taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, nie zrobili nic, żeby ten wniosek został wycofany. Jeżeli teraz wy nam nie pomożecie, to są tacy, a jest ich większość w Sejmie, dla których reforma KRUS-u oznacza jego likwidację. Jeżeli nie pomożecie teraz, głosując na naszych kandydatów, a tym bardziej w przyszłym roku, na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, to może być różnie. To może być różnie, bo nikt nie jest zainteresowany w tym, żeby ten system funkcjonował dalej. A ten system jest dobry, wydolny, ekonomiczny, funkcjonuje znakomicie w wielu państwach Unii Europejskiej. By sprawę KRUS rozwiązać pomyśli rolników, należy spowodować, by autentycznych obrońców spraw wsi było w Sejmie więcej. Bo tylko wtedy możliwe jest właściwe zreformowanie ubezpieczeń społecznych, bez krzywdy dla tych, którzy swoją ciężką pracą działają na rzecz wszystkich Polaków. Zakończyła Ewa Kieszkowska. Wybory parlamentarne już za rok.